Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tych cudownych okolicznościach przyrody dzisiaj porozmawiamy o pastach do zębów. Nasza przygoda z pastami do zębów bez fluoru zaczęła się kilka lat temu, kiedy znajoma mi powiedziała, że w ogóle coś takiego istnieje. Zrobiłam wtedy wielkie oczy i zaczęliśmy z mężem oczywiście czytać na ten temat i temat ten zgłębiać. Okazuje się, że jest pewien poziom fluoru, który nam nie zaszkodzi. Wiemy też o tym, że zdrowy organizm poradzi sobie z tym, żeby usunąć z niego jakieś substancje toksyczne, metale ciężkie i tak dalej. Więc jeżeli przyjmujemy do organizmu na przykład z wody kranowej fluor, na przykład z innych składników, nie wiem, pożywienia, również z lekarstw, z powietrza, dostaje się ten fluor do naszego organizmu i w tym momencie poziom jego może być już za wysoki w stosunku do tego, co nasz organizm może przyjąć i przerobić, to powinniśmy się mocno zastanowić, czy jeszcze powinniśmy ten fluor dodawać ze źródła, które jest nam znane, że fluor zawiera. Mówię tutaj oczywiście o pastach do zębów. Ktoś mógłby powiedzieć, no bez przesady, ile tego w tej paście jest. Pamiętajcie o tym, że myjemy zęby przynajmniej 2 razy dziennie, że robimy to przez całe życie, że bardzo często dzieci w okresie wzrostu tą pastę do zębów po prostu połykają, bo na przykład jest smaczna albo przez nieuwagę. Więc naprawdę zwróćmy uwagę na to, żeby wyeliminować z naszego życia to, co wyeliminować możemy. Ja nie chcę tutaj mówić i nie chcę, broń Boże, straszyć, co to jest fluor, jakie choroby może powodować i tak dalej. Doczytajcie sobie to sami. Ja chcę powiedzieć, że my przeszliśmy tą drogę szukania odpowiedniej pasty. Najpierw robiliśmy sami, ale nie do końca dzieciom to smakowało. I ostatecznie od 2 ponad lat stosujemy pastę, która uważam jest świetna i dlatego chcę Wam powiedzieć, żeby uniknąć jak gdyby już przechodzenia przez te wszystkie etapy, przez które my przechodziliśmy. Ta pasta oczywiście nie ma fluoru. Podstawowa rzecz. Nie ma tych gruboziarnistych substancji ściernych, nie ma żadnych składników pochodzenia zwierzęcego, nie ma sztucznych barwników, nie ma sztucznych substancji zapachowych, czyli nie ma tej chemii, w której teraz producenci prześcigają się, żeby konsumenta, dodając tą chemię, żeby konsumenta zachęcić do zakupu tego właśnie preparatu. Kolorowe pasty, super zapachy, super smaki, jakieś tam kuleczki, które aktywują działanie nie wiem czego, bardzo mocno pieniąca się pasta i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tego nie ma. A co jest? Jest na przykład żel aloe vera, jest stevia, jest wyciąg z owoców bzu czarnego. One działają przeciwbakteryjnie. Jest traganek, który chroni błonę śluzową i działa przeciwzapalnie. Jest gorzknik kanadyjski, który zapobiega zapaleniu dziąseł. Jest mira, która łagodzi czy leczy infekcje jamy ustnej. Jest wyciąg z zielonej herbaty, który pomaga przy krwawiących dziąsłach. I jeszcze kilka innych substancji, składników, które podam, wrzucę pod filmem dla zainteresowanych. Jest jeszcze mech islandzki, to jest rodzaj alg, z których uzyskano żel, który chroni nasze dziąsła przed podrażnieniami. Jeżeli dobrze kombinuję, to ten żel, wchodząc w reakcję z naszą śliną, powoduje, że ta pasta delikatnie się pieni. Jeżeli już mowa o ślinie, to pewnie wiecie, że u zdrowego człowieka pH jamy ustnej powinno, pH śliny powinno wynosić około 6,6, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli nasza pasta do zębów powinna o właściwe pH jamy ustnej, czyli o zasadowość tej jamy ustnej zadbać. I zrobimy sobie teraz mały teścik, który mnie trochę, powiem Wam, zaniepokoił. Między innymi z past, które jeszcze miałam w domu, które wcześniej używaliśmy. Wykorzystałam do tego oczywiście najprostszą metodę na sprawdzenie pH pasty do zębów. Paseczki, papierki lakmusowe, nakładając na każdy papierek odrobinę pasty do zębów, po minucie uzyskujemy odczyt, który mówi nam, czy pasta do zębów jest bardziej kwasowa, czy bardziej zasadowa, czy obojętna. I tutaj widzicie, zielony kolor jest oczywiście w stronę zasadowości, im bardziej czerwony, tym bardziej substancja jest kwaśna. Odczyt jest jasny i klarowny, myślę, że nic nie muszę dodawać. Jeżeli chodzi o tą konkretnie pastę, to powiem Wam jedno. Tu jest 100 gram, ona jest bardzo wydajna. Wystarczy naprawdę odrobina tej pasty, żeby umyć zęby. Bardzo dobrze jest pozwolić sobie na moment, w którym tą pastę włożymy do ust i ją chwilę potrzymamy. Ona wejdzie w reakcję ze śliną. Mój starszy syn na przykład czasami, żeby oszukać nie wiem kogo, sam siebie chyba, po prostu bierze trochę tej pasty i potem ściemnia, że umył zęby. I
z dwojga złego to jest dobre rozwiązanie niż niezrobienie nic, więc można sobie śmiało tą pastę wziąć do ust. Ona, tak jak powiedziałam, delikatnie się pieni. Przyjemny miętowy zapach, delikatnie osłodzony smak właśnie stewią sprawia, że ta pasta jest naprawdę taka bardzo delikatna, świeża i lekka. Podsumowując, czytajcie etykiety. Nie to, co jest od frontu, to, co nas ma właśnie przyciągnąć, tylko to, co faktycznie ten dany preparat zawiera. Ostatnio znajomy lekarz powiedział mi, że znalazł w Rossmanie pastę do zębów bez fluoru, z jakimiś ziołami tybetańskimi czy himalajskimi i przeczytał na odwrocie, no okej, nie ma fluoru, ale jest co? SLS. Nic dodać, nic ująć, słuchajcie. Tyle na dziś. Zachęcam Was do tego, żeby podejmować świadome decyzje. Na zdrowie.